Dwa światy to jest chyba najważniejszy, podstawowy koncept gry Medium, do której trailer robimy. Tomek Łagiński dał mi dużo swobody. Chciał zobaczyć, jaka będzie moja interpretacja jego scenariusza i moja wizja tego trailera. Przede wszystkim największym wyzwaniem dla nas było to, żeby oddać ten świat Medium, który jest zupełnie wymyślony od podstaw. I cały ten świat jest o tyle niesamowity, że on jest inspirowany twórczością Zdzisława Bychińskiego, przez co on ma właśnie taki kształt i taki kolor, jak widzimy. I on ma swoje różne odcienie, różne rodzaje. Część z tego robimy w scenografii, część z tego powstanie już w CGI, w efektach. Więc mamy sporo ujęć takich, które tak naprawdę kręcimy i w świecie realnym, i w świecie medium w identyczny sposób po to, żeby móc choćby na chwilę przeskakiwać między nimi i pokazać, że one tak jak w grze współistnieją cały czas, równolegle, na dwóch poziomach. Wspólnie z klientem, z Bluebird Team, próbowaliśmy wypracować taki scenariusz, który najlepiej pokaże ich grę. My, przygotowując ten projekt, oparliśmy się bardzo mocno na konceptach z gry, scenografiach, kostiumach, bohaterów i przygotowaliśmy wszystko w jak największym detalu. Pomimo tego, że projekt jest trailerem do gry, czyli tak naprawdę jego reklamą, to realizujemy go w sposób nie reklamowy, ale filmowy. Traktujemy go tak naprawdę jako krótkometrażowy film i zarówno zdjęcia, jak i efekty specjalne będą realizowane tak, jak realizowane są w filmach fabularnych czy serialach. Pierwsza dokumentacja odbyła się w Krakowie, ale tutaj w końcu nasze tropy zawędrowały w takie miejsca jak Turczynek, to jest pałac pod Warszawą w Turczynku, a drugi to jest ten obecny, w którym tutaj jesteśmy, ten świat dystopijny, akurat który nas otacza, który też przechodzi metamorfozę, bo on się później zmienia na świat medium, który jest bardzo uplastyczniony, bardzo oniryczny, dziwny i to jest odwołujące się właśnie do tego malarstwa Beksińskiego, a z drugiej strony mamy ten świat współczesny dystopijny. Praca nad częścią ujęć do cinematika, do gry Medium rozpoczęła się oczywiście przed wejściem na plan zdjęciowy, ponieważ ujęcia w pełni trójwymiarowe możemy zacząć przygotowywać w momencie, kiedy rozpocznie się praca nad projektem. Staramy się to robić jak najwcześniej, jak najszybciej, po to, żeby już móc je oglądać na planie zdjęciowym, móc stwierdzić, jak to się połączy z ujęciami, które nakręcimy na planie. Nasza współpraca z reżyserem i operatorem rozpoczyna się od analizy scenariusza. Dzielimy scenariusz na ujęcia, które są efektowe i na te, które są kręcone praktycznie na planie, bez użycia postprodukcji. Opracowujemy plan działania, przygotowujemy rysunki techniczne, przygotowujemy prewiz, czyli taką cyfrową ilustrację tego, co będzie się działo na planie. W filmie pojawiają się różne postacie, jedne z nich są w pełni realne, kręcone kamerowo, inne są częściowo wspomagane w 3D przez postprodukcję, a jeszcze inne są w zupełności, w 100% wygenerowane komputerowo. Wszystkie bazują na postaciach z gry. Współpracujemy tutaj z deweloperem, z art dyrektorami, z osobami tworzącymi grę, po to właśnie, żeby odtworzyć charakterystykę tych postaci jak najlepiej. Pomysł na aktorską wersję trailera powstał, ponieważ nasza gra The Medium tak naprawdę jest grą opartą o historię i grą bardzo filmową. Jej scenariusz napisany jest również w bardzo filmowym stylu, dlatego pomyśleliśmy, że taka wersja świetnie odda też klimat gry.